Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w odcinku specjalnym. Z okazji tego, że zbliża się Dzień Kobiet, zaprosiłam do tego odcinka kilka cudownych, wspaniałych i odważnych kobiet, które podzielą się z Wami książkami o tematyce wyjątkowo kobiecej, o tematyce feministycznej, o tematyce, która mówi właśnie o sile kobiet. Także już za chwilkę oddam im głos, ponieważ na pewno mają mnóstwo ciekawych książek do polecenia, ale zanim to szybko polecenie ode mnie. I ja tutaj mam najnowszą książkę Rebeki Zolnit, czyli Matka Wszystkich Pytań. Jest to książka, która wyszła nakładem wydawnictwa Charakter pod koniec lutego, tak więc jest to absolutna świeżynka na rynku wydawniczym. Jeżeli chodzi o Rebekę Zolnit, to jest to znana eseistka, która właśnie porusza tematy związane z feminizmem. W Polsce mamy wydane bodajże 3 jej książki: Mężczyźni objaśniają mi świat, Nadzieja w mroku i właśnie najnowsza Matka Wszystkich Pytań. I ja tę książkę ostatnio przeczytałam i chciałam Wam ją bardzo gorąco polecić. Są to, tak jak mówię, eseje. Jest to zbiór esei dotyczących feminizmu i tematów, które wokół feminizmu się kręcą. To znaczy, nie mamy tutaj tylko i wyłącznie problemów związanych z byciem kobietą, ale mamy również tutaj problemy dotyczące mniejszości rasowych, mniejszości seksualnych, a jest nawet wątek poruszający dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych, ponieważ właśnie stamtąd wywodzi się autorka. Głównym mianownikiem tych wszystkich esejów są różne sposoby uciszania kobiet na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków również. Mamy tutaj takie sposoby jak na przykład krytyka, czy właściwie hejt w internecie, gdzieś tam w miejscach publicznych, także jest to książka bardzo aktualna. Mamy tutaj podanych kilka przykładów, kiedy różnym aktywistkom, które działają właśnie w obrębie feminizmu, grożono śmiercią nawet na Twitterze czy na innych tego typu platformach, ale nie tylko, mamy również przykłady z popkultury, gdzie tak jak już w książce, o której Wam kiedyś mówiłam, czyli Czarownice, Niezwyciężona Siła Kobiet, również było to wspomniane, tak i tutaj mamy wspomniany ten test Bechdel, który polega na tym, że liczy się na ile czasu i czy w ogóle w danym w filmie pojawia się więcej niż jedna kobieta, które rozmawiają ze sobą o czymś innym niż mężczyźni. I tutaj właśnie autorka komentuje, że jest to taki bardzo niski wyznacznik, a mimo to niewiele filmów jest w stanie mu sprostać. Dla przykładu tutaj autorka podała sagę Gwiezdne Wojny, to znaczy dotyczyło to pierwszych 3 części Gwiezdnych Wojen, gdzie poza księżniczką Leją sceny, w których pojawiają się kobiety, w których wypowiadają się kobiety, to zaledwie tam 60 kilka sekund. Także widzicie, jakie to są ogromne dysproporcje. Są tutaj też tematy dotyczące gwałtów uniwersyteckich, czyli coś, co mieliśmy w książce Jona Krakauera Misula. Takie rzeczy również tutaj porusza autorka. No jest mnóstwo ciekawych przemyśleń, ciekawych tematów. To wszystko jest podparte badaniami, podparte różnymi argumentami. Także to też nie jest tak, że to są wyłącznie opinie autorki, ale to są właśnie rzeczy, które są rzeczywiście czymś podparte. Także ja Wam tę książkę bardzo gorąco polecam. Jest to książka, która otwiera oczy na pewne tematy, pozwala spojrzeć na coś z szerszej perspektywy. No i jest na pewno bardzo ważna, także myślę, że każdy powinien tę książkę przeczytać. Czytałam również inną książkę Rebeki Zolnit, czyli Mężczyźni objaśniają mi świat, którą również mogłabym Wam tutaj polecić, ale o tej książce będzie jeszcze w tym filmie mowa, także już nie przedłużając, oddaję głos moim gościniom. Witajcie kochani, jest mi bardzo miło, że dzisiaj mogę gościć na kanale Sezon Literacki. Ja nazywam się Julka Prokop i pod taką też nazwą prowadzę swój własny kanał książkowy. A dzisiaj przychodzę tutaj z bardzo pięknej okazji, z bardzo pięknego dnia w roku, Dnia Kobiet, który uważam jest cudownym dniem, w którym każda z nas powinna stanąć przed lustrem i podziękować sobie, pogratulować za cały zeszły rok ciężkiej pracy, pracy nad sobą, nad swoimi relacjami. Uważam, dziewczyny, że każda naprawdę z nas ma powód do tego, żeby być dumnym z siebie samej i warto siebie samą doceniać. Dzisiaj trochę porozmawiamy o feminizmie i o girl power. Pierwsze, co przyszło mi na myśl, kiedy usłyszałam te dwa hasła, no to oczywiście Rebeka Zolnit i jej Mężczyźni objaśniają mi świat. Też bardzo brutalna, bardzo ciężka książka Margaret Atwood, opowieść podręcznej, która wywarła na mnie bardzo, bardzo duże emocje. Jednak ja postanowiłam po dłuższej chwili namysłu pójść trochę inną drogą i przedstawić Wam tutaj dzisiaj książkę, fikcję literacką, ale która tak naprawdę mogłaby się wydarzyć wszędzie. I to, że moja wydarzyła się na Alasce, to nie znaczy, że wasza nie wydarzy się za waszą ścianą, ponieważ patriarchat istnieje i istnieć będzie. W książce, o której mówię, czyli Wielkiej Samotności Kristin Hannah, rzecz dzieje się na Alasce w 1974 roku, gdzie 3-osobowa rodzina zdecydowała się tak naprawdę odbudowywać tam całą swoją relację. Jednak nie jest to łatwe zadanie, kiedy istnieje przemoc domowa,
kiedy mieszka się w tak odległym zakątku, w którym no, w czasie tej brutalnej zimy możecie zabić tak naprawdę wszystko dookoła domu, ale to w środku twojego domu czyha największe zło, twój największy strach. I tutaj chciałabym zwrócić waszą uwagę na relacje Kory i Leni, czyli matki i córki, którym przyszło żyć w tak ciężkich warunkach, z tak strasznym mężczyzną w domu i które tak naprawdę mają tylko siebie. Uważam, że większość wartości, które mamy później w dorosłym życiu, wynosi się z domu i mimo tej ciężkiej sytuacji, jaką miała Kora, nauczyła Leni być silną kobietą, nie dawać za wygraną i działać w zgodzie ze sobą, aby przezwyciężyć ten ciężki świat, to straszne życie, bo one tak naprawdę nie miały nikogo innego. Kiedy przez 18 godzin dnia panowała absolutna ciemność, a one w środku były no, z mężem i z ojcem, z najbliższym teoretycznie im mężczyzną, miały tylko siebie. Przepięknie była przedstawiona tutaj ta relacja matki z córką. To wsparcie, to, że mogły ze sobą na każdy temat porozmawiać, dało im tak naprawdę siłę do tego, żeby przetrwać, po prostu przetrwać. Nie żyć pełnią życia, bo to jest bardzo ciężkie, ale przetrwać z nadzieją po prostu, że będzie lepiej. To było jedyne, co miały. Miały siebie. Tylko siebie i może aż siebie. Jeżeli chodzi natomiast o całokształt tej książki, to wiele już pewnie mogliście wywnioskować. Ja osobiście bardzo polecam Wielką Samotność. Uważam, że jest to przepiękna historia, brutalna, osobliwa, miejscami chłodna, ale i też pełna właśnie takiego ciepła i wsparcia. Tutaj oprócz historii naszych głównych bohaterów, jak i ich sąsiadów, mamy bardzo piękne tło Alaski, tej właśnie bezlitosnej krainy, która na każdym kroku to o nas zdecyduje, czy przeżyjesz, czy nie przeżyjesz, idąc w głąb niej. Jest to społeczność pełna zarówno silnych mężczyzn, jak i silnych kobiet. Dlatego ja bym bardzo serdecznie chciała Wam tę książkę polecić i życzyć tak naprawdę tyle siły, ile miała Leni i Kora na co dzień, bo wiadomo, że nie zawsze będzie się wszystko układało tak, jakbyśmy chciały, ale życzę nam wszystkim, dziewczyny, tej siły, żeby sobie to poukładać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia, mam nadzieję, jeszcze kiedyś. Cześć, z tej strony Karolina z profilu na Instagramie i na YouTubie o nazwie Kombuk. Po pierwsze chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować Marcie za zaproszenie mnie do tego odcinka. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogę tu polecić coś od siebie i mam dwa eseje, a także powieść graficzną. Eseje to te maleństwa, Chimamandy Ngozi Adichie, czyli wszyscy powinniśmy być feministami. Ta książka została przetłumaczona na język polski, a także feministyczny manifest w 15 sugestiach. Jeśli nie wiecie, czym jest feminizm, jeśli nie wiecie, dlaczego on jest potrzebny lub chcecie po prostu zrozumieć go bardziej, to te dwa eseje, no króciusieńkie, one mają po 50 stron, są też w fantastycznej formie audiobooka, We Should All Be Feminists, to jest w ogóle, wszystko się zaczęło od TED Talk, gdzie autorka właśnie opowiadała o tym, dlaczego wszyscy powinniśmy być feministami. Jeśli takie tematy Was ciekawią i chcecie czegoś więcej się dowiedzieć albo jakoś uporządkować swoje myśli właśnie dotyczące feminizmu, to te dwie pozycje będą fantastyczne. Tutaj autorka w taki bardzo rzeczowy, merytoryczny sposób podchodzi do tematu, rozjaśniając wszelkie wątpliwości. Ten manifest feministyczny w 15 sugestiach to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, dlatego że jest to odpowiedź na list przyjaciółki autorki, która spytała się, jak wychować dziewczynkę, żeby była feministką. I wiadomo, że ze względu na swoją bardzo oszczędną formę, to nie są książki, które mówią temat feminizmu od A do Z, które będą jakąś taką wielką skarbnicą wiedzy, ale na początek albo po to, żeby poukładać sobie myśli, będą naprawdę idealne. Są krótkie, mają świetne audiobooki, więc te dwie pozycje bardzo Wam polecam.
tak samo jak powieść graficzną Walka Kobiet, czyli 150 lat w bitwy o wolność, równość i siostrzeństwo. Czyli dokładnie jest to o tym, co sugeruje nam podtytuł, czyli o tym, jak kobiety walczyły o swoje prawa, o prawa do głosowania, o prawa do decydowania o swoim ciele. Jest to powieść graficzna naprawdę przepięknie narysowana, przepięknie ilustrowana i przybliża nam tutaj bohaterki, bez których tak naprawdę to nasze dzisiejsze życie i te wszystkie prawa, które dzisiaj mamy, nie byłyby dla nas dostępne. Jeśli chcecie poznać interesujące kobiety, które mogą stać się dla Was inspiracją, to Walka Kobiet jest fantastyczna. Mi ta powieść graficzna dała dużo takiej fajnej, pozytywnej, kobiecej energii i być może da też Wam, więc to są takie moje krótkie polecenia na Dzień Kobiet. Myślę, że te książki mogą Wam się naprawdę spodobać. Powieść graficzna i dwa eseje i mam nadzieję, że się z nimi zapoznacie z mojego polecenia i dziękuję jeszcze raz Marcie za możliwość opowiedzenia Wam krótko o tych książkach i oddaję głos kolejnej osobie. Cześć, tu nałogowe czytaczki Natalia i Dagmara. Bardzo dziękujemy Marcie za zaproszenie do wspólnego odcinka. I tutaj nasze polecajki w tematyce girl power i feminizmu. Tak. To ja zacznę od takiej bardzo krótkiej książeczki Rebeki Solnit o tytule Mężczyźni objaśniają mi świat. Rebeka Solnit jest naukowczynią i w tym zbiorze esejów tłumaczy, czy raczej opowiada o tym, jak to bardzo często zdarzało jej się w jej karierze, że mężczyźni wyjaśniali jej to, o czym ona dobrze wiedziała, albo takie tematy, w których ona była ekspertką, a oni nie. I pokazuje nam, na czym właśnie polega tak zwany mansplaining, czy mansplikacja, i robi to w bardzo ciekawy sposób. Ja Wam mogę powiedzieć, że od tamtej pory zauważyłam w swoim życiu bardzo wiele takich przykładów i po prostu za każdym razem mam ochotę tylko, wiecie, zadzwonić dzwoneczkiem. Mansplaining. Super. Także świetna książka. Dobrze, ja słuchajcie, chciałabym Wam bardzo gorąco polecić pielęgniarki Christy Watson. No, myślę, że jest mało tak kobiecych zawodów, jednocześnie tak niedocenianych i źle płatnych, jak właśnie zawód pielęgniarki. W tej autobiograficznej powieści Christy Watson pokazuje blaski i cienie tego zawodu, pokazuje zarówno to, co w nim trudne, jak i to, co w nim piękne. Myślę, że można się tutaj zarówno uśmiechnąć, jak i wzruszyć i jednocześnie przyjrzeć bliżej właśnie, co to znaczy być pielęgniarką na co dzień. Oczywiście mamy tutaj rzeczywistość londyńską, tak, czyli brytyjską, nie polską, natomiast myślę, że jednak pewne rzeczy dla tego zawodu są wspólne, bez względu na kraj, w którym się pracuje. Także bardzo gorąco polecam. A ja, pozostając przy książkach z literatury faktu, chciałabym polecić Wam książkę Katy Polit, Pro odzyskajmy prawo do aborcji. Myślę, że ta książka jest bardzo aktualna dzisiaj i jest to też bardzo ciekawe spojrzenie na kwestię legalizacji aborcji i tego, w jaki sposób aborcja w ogóle jest przez ludzi postrzegana i w jaki sposób też jest przedstawiana. O tym, żeby przestać ludzi mówić pro-life, organizacje pro-life czy osoby pro-life, tylko zacząć mówić anti-choice. Bardzo Wam polecam. Też nie jest to rzeczywistość polska, bo jest to książka o Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że bardzo wiele analogii możemy odnaleźć i też zweryfikować trochę nasze postrzeganie zagadnienia aborcji. Dobrze. Ja słuchajcie, trochę na przeciwnym biegunie. Książka bardziej do pośmiania się, Marianne Power i Help Me. Jest to znowu taka trochę autobiograficzna historia dziewczyny, która ma 36 lat, mieszka w Londynie, próbuje utrzymywać się z pisania, natomiast brakuje jej zarówno stabilności finansowej, jak i takiej relacyjnej i postanawia zmienić swoje życie poprzez właśnie czytanie poradników oraz potem wprowadzanie ich w życie. Jeden rozdział to jeden miesiąc i praca z jednym poradnikiem. Naprawdę, ja przy tej książce trochę się uśmiałam, trochę znowu wzruszyłam, w zasadzie mówię to samo co o pielęgniarkach, ale myślę, że jest to też jakaś oznaka dobrej literatury, kiedy książka wzbudza emocje. I od razu zaznaczę, czemu uważam, że ta książka jest feministyczna. Otóż bardzo dużo jest w przykładzie
literatury, takich książek, gdzie kobieta próbuje się realizować głównie poprzez mężczyznę i przedstawiana jest jako osoba, która no, inaczej jest nieszczęśliwa, natomiast tutaj bohaterka próbuje działać na własną rękę, szuka szczęścia w swoim życiu, sięga po różne sposoby, żeby próbować je odnaleźć. Dlatego to jest postawa bardzo mi bliska, która bardzo mi się podoba i uważam, że jest to właśnie bardzo fajny przykład feministycznej książki, z której można się sporo nauczyć. Bardzo fajne przesłanie końcowe, także bardzo Wam polecam. A ja znowu jakoś tak smutno i poważnie, nie wiem, jakoś tak chyba się uzupełniamy, to dobrze, Boże, bo chciałabym Wam polecić książkę Anandy Devi, mauretyjskiej pisarki o tytule Zielone Sari. I to jest książka o przemocy wobec kobiet, ale przedstawiona z perspektywy mężczyzny, z perspektywy oprawcy. Mamy tutaj już starszego mężczyznę, który leży na łożu śmierci i opowiada o swojej relacji ze swoją żoną, ze swoją córką, które teraz opiekują się nim i jest to opowieść naprawdę wstrząsająca. I co jest takiego wyjątkowego, to właśnie ta perspektywa męska na stosunki patriarchalne w domu i na świecie, która charakteryzuje się takim niesamowitym przekonaniem wyższości, o wyższości mężczyzn nad kobietami, a my widzimy to troszkę inaczej też, bo poznajemy również bohaterki kobiece. Świetna książka, bardzo Wam polecam. Okej. Okay. Kolejną książką, którą chciałabym Wam polecić, ale nie mam ze sobą, jest ja, Jamie Attenberg. Jest to opowieść w formie winietek o około 40-letniej mieszkance Nowego Jorku, projektance, która bardzo dobrze pokazuje, jak społeczeństwo traktuje samotną kobietę już w pewnym wieku, z jakimi no, trudnościami, powiedziałabym, ona spotyka się na co dzień w relacjach z innymi ludźmi. Jest to no, właśnie znowu taka słodko-gorzka, chwilami bardzo smutna opowieść, natomiast uważam, że również bardzo mądra, z której naprawdę wiele możemy się nauczyć i bardzo gorąco ją polecam. I pozostając w tematyce przemocy wobec kobiet, polecam Wam książkę Moja Mroczna Vanessa, dostępną już w polskim wydaniu również, Kate Elizabeth Russell. I to jest książka o tym, jak młoda dziewczyna zakochuje się, 16 bądź 15-letnia, zakochuje się w swoim nauczycielu literatury w szkole i co później z tego wynika. Jest to opowieść o toksycznej relacji. Ostrzegam, że są tutaj sceny gwałtu, które no nie dla może wszystkich mogą być odpowiednie. I uważam, że to jest książka, której można bardzo długo dyskutować o motywacjach naszej bohaterki, o relacji właśnie ze starszym mężczyzną, o tym, w jaki sposób on wykorzystał swoją pozycję do tego, żeby ją tak naprawdę od siebie uzależnić i o późniejszych losach, bo poznajemy też bohaterkę, kiedy ona już jest prawie 30-letnią dziewczyną i kobietą i o tym, jak ona w ogóle później z czasem postrzega te relacje, w którą się wtedy wplątała i jak tak naprawdę nie może się z niej wyplątać. Bardzo polecam. Jedna z najlepszych książek zeszłego roku dla mnie. Okej, okay, już w paru słowach o mojej książce wszechczasów powiedziałabym, czyli o Amerykanie Chimamandy Adichie. Jest to historia młodej Nigeryjki, która przeprowadza się na studia do Stanów Zjednoczonych. I no, jest to historia zarówno emigracji, rasizmu, tworzenia się jej tożsamości, jednocześnie jest ona bardzo wielowymiarowa i naprawdę jest to fenomenalna powieść, o której godzinami można by opowiadać, więc nie będę nawet tutaj próbować przekazać całego jej bogactwa, po prostu musicie przeczytać. I to tyle. Dzięki, pa pa. Pa. Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, tutaj Ola, książkowy freak i dzisiaj witam się z Wami na kanale Marty we wspaniałym filmie o wspaniałej tematyce Siła Kobiet i dziś opowiem Wam o trzech pozycjach. Mam nadzieję, że choć trochę Was nimi zainteresuje, ponieważ to naprawdę ważne, wartościowe książki. W pierwszej kolejności chciałabym przedstawić Wam silną,
czyli nowość na polskim rynku czytelniczym. Książka ta miała premierę pod koniec lutego i jest to zbiór opowiadań polskich autorek, takich jak Anna Cieplak, Natalia Fiedorczuk, Aneta Jadowska, Katarzyna Berenika-Miszczuk, Agnieszka Płoszaj oraz Dominika Słowik. Słuchajcie, ten zbiór ma w sobie pewien wspólny element, a tym elementem jest właśnie siła kobiet. Tutaj każda z autorek miała za zadanie napisać opowiadanie. To opowiadanie miało na celu przedstawiać silną kobietę. Wyszło ciekawie, ponieważ dla każdej z autorek siła w kontekście kobiecości jest czymś zupełnie innym. I to właśnie mi się bardzo podobało. Słuchajcie, książka nie jest długa, ona ma 238 stron. Mamy tutaj 6 opowiadań, a co podoba mi się najbardziej, to to, że każde z tych opowiadań jest zupełnie inne. Każde przedstawia zupełnie inne wartości. Również światy przedstawione są inne. Możecie kojarzyć, że na przykład Aneta Jadowska pisze książki, opowiadania w stylu fantasy, w których jest dużo magii, duchów, szamanizmu. I właśnie takie opowiadanie tutaj nam przedstawia przy okazji pięknie, realizując ten główny temat, czyli siła kobiet. To mi się naprawdę bardzo podobało. Mamy 230 stron i 6 absolutnie różnych światów, tylko 2 z nich są absolutnie normalne, takie, w których nie dzieje się nic magicznego, więc mam nadzieję, że to Was naprawdę bardzo zainteresuje. Już po przeczytaniu pierwszych 2 opowiadań miałam dużą listę ciekawych tematów, które przewijają się przez tę książkę, takich jak dążenie do niezależności, oderwanie się od toksycznego związku. Co dalej, kochani? Zawód systemu szkolnictwa w kontekście opieki pedagogicznej. Naprawdę ciekawe opowiadania poruszające bardzo trudne kwestie. Znęcanie się na przykład nad młodszą osobą w szkole i reakcja starszego rodzeństwa. Naprawdę szapoba. Mi silna, podobała się niesamowicie. Dodatkowo jestem absolutnie kupiona przez tytuł, przez oprawę graficzną i serdecznie, moi drodzy, polecam Wam ten zbiór opowiadań. Naprawdę warto. Do swojego udziału w tym odcinku starałam się wybrać naprawdę różne książki, więc następna pozycja zupełnie odbiega od silnej, natomiast realizuje podobny temat, czyli siłę kobiecości, powiedziała, czyli bestsellerowy anglojęzyczny reportaż She Said, tłumaczony na język polski w zeszłym roku, w 2020 roku. Jest tu siła kobiet, jest tu feminizm, ale jest też bardzo dużo cierpienia kobiet. Jest to, ten reportaż jest wynikiem śledztwa, dziennikarskiego śledztwa kryminalnego, jeśli mogę tak powiedzieć, 2 wspaniałych kobiet, Jodie Cantor, Megan Toohey. To są dziennikarki, które postanowiły wypowiedzieć wojnę hollywoodzkiemu producentowi Harvey'emu Weinsteinowi, z tego co pamiętam, ale wiecie co, ja już nie pamiętam, jaką miał na nazwisko i dobrze, nie muszę, takich nazwisk nie trzeba pamiętać. Producent filmowy, czy tego chcecie, czy nie, spotkaliście się, moi drodzy, w życiu z jego twórczością, ponieważ wyprodukował m.in. Pulp Fiction, wyprodukował masę filmów, które jestem pewna widzieliście. Więc jakimś sposobem wszyscy wzięliśmy udział w jego twórczości, w jego działalności, jeśli chodzi o produkcję filmów, a niestety okazał się to być człowiek znęcający się nad kobietami. Znęcający się to złe słowo, natomiast wykorzystujący kobiety, nadużywający swojej władzy nad nimi. Osoba po prostu okrutna, potworna, która skrzywdziła wiele kobiet, natomiast jeśli są pieniądze i jest sława, to bardzo długo takie rzeczy uchodzą na sucho, natomiast Jodie Cantor i Megan Toohey postanowiły zakończyć karierę właśnie tego producenta. Zrobiły to fenomenalnie, ten reportaż jest genialny i również mamy tutaj silne głosy kobiet, które odważyły się powiedzieć, co się im stało, odważyły się narazić swoją karierę i to, co udało im się zdobyć, właśnie ujawniając swoją historię, więc mamy tu bardzo dużo silnych głosów kobiet, które chciały przeciwstawić się ogólnie temu, co działo się w branży filmowej. Dodatkowo, moi drodzy, to, co jest ważne, to nie mogę powiedzieć, że ta książka zapoczątkowała ten ruch, natomiast sprawiła, że rozkwitł ruch MeToo, hashtag MeToo, czyli taki ruch, który sprawił, że kobiety
na całym świecie zaczęły odkrywać swoje najgorsze tajemnice, jeśli chodzi o wykorzystywanie seksualne. Bardzo dobry reportaż, ja go po prostu pochłonęłam i widzę, że kończy mi się czas. Więc trzecia książka, którą chcę Wam pokazać, to kolejna zupełnie różna propozycja. Moi drodzy, Anonimowi Heretycy, nie przedłużając, bo nie chcę naprawdę tutaj za długo zajmować czasu. Anonimowi Heretycy to historia, w której chłopak definiujący sam siebie jako ateistę wskutek różnych śmiesznych życiowych perypetii trafia do katolickiego liceum. Tam poznaje Lucy, która na początku bardzo mu się podoba. Jemu się wydaje, że Lucy, tak jak on, absolutnie nie wierzy w Kościół, w Boga, po prostu nie ma wiary. Natomiast okazuje się, że Lucy jest jak najbardziej wierząca i to bardzo głęboko wierząca. Natomiast absolutnie sprzeciwia się systemowi i jest zdefiniowaną feministką i jej marzeniem jest kariera księdza. Chciałaby zostać księdzem i chciałam Wam tylko rzucić taką zanętę. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze nie znacie tej historii, to skusicie się, żeby ją przeczytać. Mi ona się szalenie podobała. Mam też ogromną przyjemność jej patronować. Tu znajdziecie moją polecajkę. Więc co, moi drodzy, Anonimowi Heretycy powiedziała oraz silna. Gdybym miała więcej czasu, to opowiedziałabym Wam o wielu innych książkach, ponieważ jest to tematyka wspaniała. Na szybko wybrałam te. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo serdecznie dziękuję Marcie za zaproszenie i gratuluję pomysłu tak wspaniałego odcinka. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzę Wam wszystkie moje kochane kobiety szczęścia. Szczęście, jeszcze raz szczęścia i niezależności. Siła to niezależność. Bądźcie silne, bądźcie niezależne. Jeszcze raz dziękuję. Cześć! Hej Wam, witam Was dzisiaj na kanale Marty, która poprosiła mnie o opowiedzenie o książkach feministycznych. I myślę, że każdy z nas ten feminizm rozumie trochę inaczej i nie ma takiej jednej sztywnej definicji tego feminizmu. I ja Wam dzisiaj opowiem o książkach, w których można znaleźć bohaterki silne, bohaterki, które w jakiś sposób mi imponują i których postawa, nie wiem, robi na mnie wrażenie, czy daje mi dużo do myślenia. A jeśli o silnych bohaterkach mowa, no to pierwszą książką, która zawsze w kontekście takiego tematu przychodzi mi do głowy, jest książka Jacka Hołuba, Żeby umarły przede mną. I podtytuł tej książki to Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci i myślę, że możecie się domyślać, w czym feminizm, właśnie taki dość nieoczywisty, myślę, ale mimo wszystko się tutaj zawiera, bo jest to opowieść o kobietach szalenie, no właśnie silnych, zdeterminowanych, walecznych, chociaż same przyznają, że nie zawsze mają siły tę walkę toczyć, walkę z państwem, z urzędami, czasem z bliskimi, z sąsiadami. Też bardzo często się właśnie o matkach niepełnosprawnych dzieci zapomina, a to jest taka książka, która właśnie zwraca na te kobiety uwagę, wreszcie im oddaje głos, bo to nie jest taki reportaż w stylu, że autor jedzie, opisuje coś i to są jego przemyślenia. Tutaj Jacek Hołub w pełni oddaje głos właśnie matkom niepełnosprawnych dzieci. Usuwa się całkowicie w cień, nawet nie ma tutaj jego pytań. Czytałam tę książkę chyba ze 3 lata temu, więc mogę się mylić w szczegółach, ale z tego co pamiętam, tutaj było coś takiego, że nie ma tutaj nawet pytań zadanych przez autora, tylko czasem właśnie z odpowiedzi bohaterek można wywnioskować, jakie było pytanie. Autor jest tutaj w tym tekście kompletnie niewidoczny i całkowicie oddaje głos kobietom. I to jest taka książka, która właśnie jest dla mnie definicją kobiecej siły i to jest książka, którą warto przeczytać właśnie z okazji Dnia Kobiet, jeśli na przykład jeszcze tego nie zrobiliście. Kolejna książka to też nie jest taka typowa literatura feministyczna, ale ten wątek kobiecej siły i takich kobiecych rozterek, które ma wiele z nas, bardzo wyraźnie się tutaj pojawia i myślę, że warto opowiedzieć o tej książce właśnie w takim kontekście, bo rzadko się o niej mówi właśnie w ten sposób, tylko wszyscy zwracają uwagę na trochę inne aspekty, a ten aspekt feministyczny tutaj istnieje, tylko że on nie jest na pierwszym planie i książka, o której mówię, to Dzień dobry północy. To jest opowieść trochę o końcu świata, natomiast nie jest to opowieść post-apo, taka typowa, bo tutaj ten wątek końca świata jest bardzo enigmatyczny i
mamy dwójkę głównych bohaterów, kobietę i mężczyznę, nie jest to romans. Dwójkę osób, które po prostu nawiązują taką nić porozumienia gdzieś tam w świecie, pomimo tego, że są od siebie bardzo, bardzo daleko. I główna bohaterka tej książki jest astronautką i jest właśnie w trakcie misji w kosmosie, chyba na Jowisza, nie pamiętam dokładnie. Poznajemy bardzo dużo tutaj jej rozterek związanych z przeszłością i z wyborami, jakich musiała gdzieś tam na którymś etapie swojego życia dokonać. Główna bohaterka tutaj podejmuje decyzję, taką decyzję, z którą myślę wiele kobiet ma problem, czyli czy wybrać życie rodzinne, macierzyństwo, czy karierę i realizowanie siebie i swoich pasji na jakiejś płaszczyźnie, w jakiejś dziedzinie. Właśnie ta bohaterka jest takim symbolem pójścia trochę pod prąd, zrobienia czegoś innego niż oczekują wszyscy, natomiast nie jest to taka postać bezrefleksyjna, bo oczywiście ten wybór wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla bohaterki w tym życiu rodzinnym. I bardzo dobrze jest tutaj to przedstawione. Ten wybór i cena, jaką trzeba za niego zapłacić. Także nie jest to taka stricte książka feministyczna być może, natomiast właśnie pojawia się tutaj taki wątek, na który bardzo rzadko się zwraca uwagę, mam wrażenie, on nie występuje jakoś super często w literaturze tak ogólnie. Więc pod tym względem zdecydowanie warto po tę książkę sięgnąć, bo myślę, że wiele kobiet znajdzie tutaj takie przemyślenia, nie wiem, z którymi będzie mogło się utożsamić. Takie przemyślenia bardzo bliskie. To jest taka bohaterka, która będzie mówić wspólnym językiem właśnie z niektórymi czytelniczkami. Chociaż książka sama w sobie jest bardzo, bardzo dobra i zdecydowanie jest to książka dla kobiet i dla mężczyzn i dla fanów post-apo i dla fanów literatury pięknej. To jest bardzo niedoceniana książka. Także to są te dwie książki feministyczne, ale takie bardzo nieoczywiste w tym swoim feminizmie. Zwracają uwagę na problemy, o których się nie mówi zbyt często, czy to w literaturze, czy to w takim w ogóle życiu normalnym, codziennym. Także zdecydowanie warto się nimi zainteresować. A mam nadzieję, że namówiłam Was do przeczytania którejś z tych książek. Na sam koniec chciałabym bardzo, bardzo gorąco podziękować wszystkim moim gościniom za to, że zgodziły się wziąć udział w tym odcinku, że stworzyły go razem ze mną. Myślę, że jest to naprawdę fajna baza świetnych polecajek właśnie w temacie feministycznym, które możemy czytać w marcu z okazji Dnia Kobiet, ale nie tylko. Tak naprawdę to są treści, które warto czytać zawsze, warto poszerzać swoją wiedzę w tym temacie, warto poszerzać swoje horyzonty. Oczywiście linki do kanałów i Instagramów wszystkich dziewczyn będziecie mieć na dole w opisie, także bardzo gorąco zachęcam do zajrzenia do nich, bo to są naprawdę fantastyczne, silne i odważne kobiety, które nie boją się mówić właśnie o tym, co myślą, nie boją się stać w obronie praw kobiet. Także bardzo, bardzo gorąco Was do nich zapraszam, a tymczasem to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście w komentarzach dajcie również znać, jakie książki w temacie siły kobiet i feminizmu również Wy polecacie, bo wtedy możemy stworzyć wspólnie taką właśnie bazę fajnych książek w tym temacie. A tymczasem to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w następnym. Cześć!